I siu, cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy pierwszy odcinek z nowej gry na kanale Islands of War. Właściwie to takie symulator latającej wyspy, która walczy z innymi wyspami. Gra w 2D, także nie wszystkim pewnie się może spodobać, ale jest kozak, mi się bardzo podoba. Zaraz zobaczycie, o co chodzi, nie będę wam tłumaczył. O, to jestem ja i moja wyspa, elo. Zaczynamy, zbieramy materialsy. O, tam jest wyspa, którą mogę rozwalić, ale nie muszę rozwalać. Niby jest przyjazna, ale właściwie to czemu by jej nie rozwalić, no nie? To wam pokażę, jak gra działa. To są moje działka i strzelam do niej i bam! A tu ma jakiś domek, tam ktoś mieszka. No dobra, wyrwałem jej silnik. To co jest w środku to jest core, czyli taki jej ten, jak to się nazywa? No taki ten, główny silnik czy coś. Jak się to rozwali, to już się rozwala całą wyspę, nie? No, ultra amplifier wydropiłem. Te ultra amplifiery są potrzebne po to, żeby sobie ulepszać bronię później. No, ale na razie to jestem taką prostą wysepką bardzo. O kurczę. Może tak. Stanę tu, pokażę wam, jak moja wyspa wygląda. To jest moja wyspa. Tu są klocki takie najmocniejsze, które mam na bokach. Tu jest działko. Tu jest silnik, który mi pozwala latać na boki, lewo, prawo. To jest silnik, który pozwala mi latać do góry. A to jest mój core, czyli ten główny kawałek. Jak to się... Core. Rdzeń główny. Dobrze. Przez te portale się przechodzi do innych światów. I tak, na tym świecie mamy wykrzyknik, czyli tutaj będzie walka. Tutaj mam sklep. Tutaj nie wiem, co to jest właściwie jakiś. Nie wiem. Ale idziemy na walkę. To rozwalimy pierwsze wyspy i zarobimy jakiś tych części, bo to się buduje z części, które się zdobywa na innych wyspach. Oj. Czuję, że nie będzie łatwo. Wyłączę sobie auto hoverowanie, bo można ustawić sobie, żeby wyspa automatycznie hoverowała. Oj. On sobie już buchnie. Dobra, easy poszło nawet. Reszta już wie, że tu jestem i na mnie poluje. Takie liche te ich wysepki, raczej bym powiedział. Trzeba uważać, bo mogę dostać w pierdzie nawet od lichej wysepki. Bo ta gra jest taka, powiedział, ona nie wybacza, bo no i tu wystarczy jeden celny strzał od wroga i już odpada ci kawałek wyspy i już go nie odzyskasz, dopóki nie zniszczysz komuś innemu takiego kawałka, nie? Więc ciężko może być. A jeśli ktoś trafi w ten rdzeń, to już w ogóle lipa. Lipa bardzo jest wtedy. Ten się wydaje taki słaby, ale cały czas się poruszamy i nikogo nie mogę trafić przez to. O, oberwał, dobra. Strzelimy tak bardziej. O, git. Oczywiście jak się rozwala części u wroga takie, które odpowiadają za jakieś czynności, to się ogranicza te czynności. Czyli mogę mu rozwalić działko, mogę rozwalić silniki, którymi on lata i tak dalej, i tak dalej. O, bardzo dużo części tu spadło, to sobie wezmę. No nie mogę trafić z kubańca, no. Może tak prosto w dół. Nie. No, nie jest łatwe to strzelanie, wbrew pozorom. Bo obie wyspy się poruszają. Oj, oberwałem troszeczkę. No dawaj go, on jest już taki malutki, że go po prostu się nie da trafić. O, dostał troszeczkę. I chyba mu urwałem działko, więc już do mnie nie będzie strzelał, to tyle dobrego. Oj. Ja oberwałem mocno. Do góry? A on sobie zmienił kurs. Dobra, tego dobijemy. Cyk, fajnie. Oj, ja oberwałem troszeczkę. Ten tutaj mnie męczy i dręczy cały czas. Dawaj go, wysepka moja. Dawaj. Pyk, oberwał ładnie. Chyba w działko nawet. No, teraz będzie mnie próbował zderzyć i rozwalić. O, urwałem mu silnik, który odpowiada za latanie do góry, więc spadł na dół od razu. Kozak. Na minimapie w prawym górnym rogu mi pokazuje, gdzie są wszystkie części, które odpadły. Więc mogę tam lecieć i je zebrać. No, poszło łatwo, bym powiedział. O, tam coś było. Nie mam silnika, który lata w dół, dlatego muszę poczekać, aż zacznę spadać. To taki minus słabego silniczka. Dużo części chyba zebrałem. Dobra, tu mamy portal, żeby lecieć dalej. Włączymy auto hoovera i wejdziemy w budowanie. Tak, blaze mi wypadł. Flame weapon. Nie wiem, czy to nie jest jakiś miotacz ognia, aby. Klucz mi wypadł, spoko. Pocket racket, basic ultra amplifier. A, to są ulepszenia do broni, które się później wykorzystuje. Clay, postawimy sobie to, tutaj. Module mount, allows you to place modules on this. Ok, ale nie ma żadnego modułu, więc luz. Leaves, postawimy sobie to tutaj. Czy to mi odpadnie, czy co? Discard change. Tego nie mogę wiem dlaczego, mam za mało tych złotych. No dobra. Czyli sobie nie rozbuduję aż tak bardzo tej wyspy, jak bym chciał. Muszę mieć więcej tych złotych klocków. Klucz jest potrzebny. Prawym przyciskiem wkładamy klucz do bramy. Otwiera się i można lecieć dalej. Tu jest double trouble. Polecę tutaj, bo nie wiem co to jest, więc sobie zbadam po prostu. Może tam nie będzie wroga. Bo już widzę, że ta wioska tutaj to jest spoko wioska. Może to jest jakieś miasteczko?
coś w tym stylu. O, tu jest sklep! Siema. 14 cukierków kosztuje to. To ja chcę. O, to jest sand. To ja nie wiedziałem, że to jest sand. Okej. Okay. Kupiłem sobie to. I mogę jeszcze to. Tego nie chcę. Wejdę sobie w budowanie. Nie wiedziałem, że to z piasku się buduje te wyspy. Okej. Okay. Będę musiał mieć tu jeszcze jedną. Znaczy jeszcze jeden piasek, to wtedy będę mógł sobie zrobić większą wysepkę. Prawdopodobnie. Spróbuję inne sklepy, bo tam są chyba trzy. Ale chyba, że to jest jako jeden sklep. Tak, to jest jako jeden sklep. Po prostu ma trzy ikonki. Kolce nie. Reaktor. Slameron? Nie wiem, co to jest. Shield generator. O, generator tarczy. Biorę. Biorę. Tylko gdzie ja sobie go zainstaluję? Zamiast jednej broni sobie mogę go rzucić. Chociaż moment. A mogę go wrzucić w piach? Nie mogę go wrzucić. A tu go mogę? Mogę. Dobra, generator tarczy mam w takim razie. Jak to działa? Przepraszam bardzo, jak to działa? A to nie... To... Jak to działa? Generalista Large Shield to block damage. Dobra, może to się włączy, jak będę podczas walki. Spoko, zapiszemy to i zobaczymy. Czy są jeszcze jakieś inne sklepy? Chciałbym to wiedzieć. Tu nie ma. O, włączyła się moja tarcza. Okej. Okay. Dobra, czyli mam tarczę. To chyba możemy stąd spływać, bo i tak mi się kasa skończyła. Te cukiereczki. Muszę więcej cukiereczków zarobić. Portal jest w tą stronę. Ajajaj, sporo tutaj jest tych. Ciekawe, czy mógłby mnie rozwalić. Pewnie by mnie zaatakowały te strażnicze takie. Dobra, polecimy tutaj. O, i była kuźnia. Ten młotek na mapie to była kuźnia. Okej. Okay. I od razu kłopoty. I mam podpalanie. O, ale go trafiłem, krytyka takiego. Dobra, pod dwójką mam miotać ognia. Wow! To muszę korzystać na blisko z miotacza ognia, a na daleko z tego drugiego i być git. Miotacz ognia jest mega dobry. W tutorialu go miałem, więc wiem, że jest dobry. Dobra. Prrra. Oj, wybuchnie! Orient, ziomek, on będzie buchał. Prrra. No, miotacz płomieni, to jest coś. Piękna sprawa. Dobra, zbieramy te klocki. Easy poszło. Jeszcze muszą wrócić, bo niektóre spadły za nisko. Dobra, jeszcze tu mamy jeden i drugi. I pieniążki też się zgadzają. Fajnie, fajnie. Tu mamy portal i tu mamy jeszcze trzy części jakieś. Ej, piach mi rozwalili jeden. O kurczę, właśnie się kapnąłem. No ładnie, to bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, przydałoby się go odbudować. To jest ten zapasowy. Okej, okay. Safe island. Czy to mi się... O, on mi się jakby odbudowało. Okej. Okay. Basic nuclearizer. Increase energy generation by 10%. Okej. Okay. Dobra, czyli lecimy do kuźni, będziemy mogli sobie ulepszyć pewne rzeczy, to na pewno. Miotacz ognia będę chciał sobie ulepszyć, bo miotacz ognia jest kozak. Lecę na kuźnię. Na kuźnię! I w kuźni zarzucimy sobie ulepszenie i będzie gituwa. Bo który to kuźnia? Będę widział po wysepce, jak ona wygląda. O, tu jest kuźnia. Cyk, dobra, git. Tylko muszę wejść najpierw w enter. W enter, zdjąć sobie miotacz płomienia, to jest to, blazik. I teraz tak, tego blaza wkładam tu, biorę do tego crit chance 10% większy, czy increase energy, nie no, crit chance. Rzucam go sobie tutaj, to kosztuje 4 cukierki i dorzuci mu większą szansę na krytyka. Jest dobrze, chyba. Chyba. Tech is not being applied to the forge item. A, czyli to nie działa z tym. Okej. Okej. Jeżeli nie działa, to ja sobie wrzucę w takim razie do zwykłych działek. Do kanona zwykłego. Może tutaj zadziała. Dawaj kanona. I dawaj to 10%. Dobra, działa. Byk, fajnie. Fajnie, kozak. Teraz sobie to zbudujemy z powrotem. I ten kanon jest lepszy. A ten blazik leci tutaj. Cyk, cyk. Fajnie. Nie mam miejsca na więcej rzeczy w sumie. Dobra, lecimy stąd. Obiłem się troszeczkę. Cyk! Jazda! Na więcej wrogów, ale tych mniejszych. Tu polecę, będę miał dostęp do dwóch kolejnych słabych. Bardzo, bardzo szybko. Okej. Wow, miotacz ognia od razu! Strasznie ich tu dużo na start. Co to? Pyk. Dobra, nie macie szans z miotaczem ognia. Wow. Ale mnie zarzuciło tam, kurde. Ej, oberwałem? Nie. Oj, lecą moje pociski. Trafiły moje pociski. Dobra, spalony jesteś, gościu. Ty też oberwał nieźle. Pięknie. Chyba rozwaliłem wszystkich.
Całkiem łatwo poszło, powiedziałbym, naprawdę. Dobrze było. Muszę sobie silnik kupić, który mi będzie pchał w dół. To mi tak ułatwi rozgrywkę, że szok. Bo nie mogę się teraz sterować w dół, kurczę. Z tym spadaniem to jest kiepsko. No. Dobra, pieniążki. Później polecimy do sklepu z powrotem i zobaczymy, co tam się uda ogarnąć. Otwórz bramę. I go. Dobra, żyję. A to jest już wyjście z tego świata, ten taki główny. Oj, sklep tam będzie po lewej stronie. No i git. Oj. Wyłącz auto te. Wow. Jo pierdziele. Nie no, miotasz płomienie to jest taki turbo kozak, że to jest szok. Tak i rozwala. Nie mają szans dosłownie. Palą się od razu. Zapomniałem, będę latał tak. Na obu działkach naraz będę strzelał i git. Wow. Dawaj ziomka. Cyk, załatwieni. Wszyscy? Chyba wszyscy. Easy. 3 HP mi zdjęli podczas tej walki. No, z takim miotaczem to. Zero szans macie, goście. Zero. Daj mi te dwa klocki jeszcze. Fajnie. I lecimy do tego. Jego, co ja tak szybko latam. Szok. Żeby uciec stąd w ogóle musiałem ich załatwić. Takie bajerki. Dobra. I do sklepu. I jak się uda, to kupię sobie piach. Mi się bardzo przydał. Piach i silnik w dół. To by było kozak. Gdzie jest sklep? Tu jest sklep. Jeden mały sklepik. O, nie ma takich rzeczy, jakbym chciał. Drifter jest, klej jest. Modul monter jest. Piach mi wypadł w sumie z tamtych gości. Więc git. To sobie piach mogę zainstalować. Tu i... I tu. I git. I teraz mam dużo więcej miejsca. To sobie zdiskardujemy. Fajnie. Zasypiemy sobie to dirtem. Bo mogę. Tu. Tu. I tu. Fajnie. Dobrze. Co to jest? Balon. Provide some upward thrust. Nie potrzebuję. Potrzebuję w dół. Tu mam ulepszenia znowu. Kurczę. Advanced super captain increase energy capacity. Ok. Shotgun. Fajnie. Rakieta. No dużo mam ulepszeń też. Flara. Deploy flares to the destroy projectiles and shields. Ok. Nie wiem, czy chcę mieć aż tak dużo działek. Ale w sumie co mi tam. Nie wiem, czy to w jakiś sposób mi będzie przeszkadzało, czy nie. Coś mi się wydaje, że tego nie mogę postawić. No, nie mogę. Muszę coś innego tu wrzucić. Czemu nie mogę tego zapisać? Halo! Tyle budowania i mi wyskoczyło, że nie mogę zapisać? Co to ma być? Dlaczego tak? Co się stało, gierka? Czy ja potrzebuję więcej po prostu dirta? Nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tym budowankiem tutaj. Ale wygląda na to, że... Nie mogę tego zapisać. A dlaczego? Powinien móc teraz kliknąć zapisz. Dlaczego nie mogę zapisać? A, warp mass, za duże sobie zbudowałem, okej, rozumiem już. Za duży kloc zrobiłem. Po prostu, o, teraz powinno zadziałać. Ale i tak nie chce działać. Mam 79 na 80 kota. To powinno być okej. Tylko, że... Może zamiast trawy damy dirta? Pyk? Też nie? Środek jakby się nie trzyma? A czemu on się nie trzyma? Nie czaję tego. Naprawdę. Naprawdę tego nie czaję. O co tu chodzi? O co chodzi z tym budowaniem? Nie, zlecimy dalej. Może się dowiem z komentarzy. Może ktoś to grał. Ale dziwne. Chciałem, że będę mógł powiększyć swoją wyspę za chwilę, a tu nie bardzo. Nie bardzo. Dobra, tu jeszcze nie byłem chyba. Więc sobie polecę. Git. No, bo mam tu jakiegoś wroga. O kurczę, on ma te tarcze. Tak jak ja. Dobra, palą te tarcze. Jak ona jest mocna. Chyba ogień w ogóle nie psuje tej tarczy. No, tylko dopiero te pociski psują tarczę. Ale za to ogień mu niszczy wszystko, co pod tarczą, więc git.
Rozwal mu tarczę. Rozwal! Git! Pięknie. Dobra, pal się. Gość, nie masz szans, musisz lecieć za mną co najwyżej i się spalać. Pyr. Uch, ale obrywasz. Ale ładnie obrywasz. O kurde, teraz ja obrywałem nim. Ojej, troszkę żyćka mi to zabrało, ale nie jakoś specjalnie dużo. Więc chyba chill. Dobra, klucz dostałem. No, tak powiem, średnia ta miejscówka. Bardzo średnia. Bo dużo walki było, a praktycznie nic na tym nie zyskałem. Tutaj jest potrójne zagrożenie. O kurczę. Okej, a w której ja teraz jestem? Tu mogę polecieć? A jestem w tej potrójnej. Dlaczego było tak ciężko? Okej. To lecę tutaj na potrójną kolejną. Zobaczymy, co się wydarzy. Znowu mamy tych z tarczami. Ale tak. Szczerze mówiąc, tarcze nie są aż takie super kozak. Oni mają też mały zasięg na tej broni chyba. Mi się wydaje, że moje kanony mają większy zasięg. Te pociski też ich powoli lecą. Szybciej latam niż one, więc plus. Pyk. Siup. Dobra, easy. O, jak padł szybko. Pecha miał chyba. Dobra, a moje pociski też mają taki ograniczony zasięg. Tylko, że ja mogę uciec przed jego pociskami. To jest plus. Trafiłem go z kanona. Pyk. No, prawie. Dawaj! Załatw go! Okej, teraz oberwał. Jeszcze raz oberwał. Cyk. I po twojej tarczy, gościu. Teraz miotać płomieni. Odpadł szybciutko. Wypadły mu silniki i po zabawie było już. Bardzo dobrze, podoba mi się. Okej. Dostałem kluczyk. I z nich pieniążki. Pieniążki. Dobrze. No niedługo będę się mógł zwijać z tej krainy właściwie. Tak mi się wydaje. A, prawy przycisk. No tak. Dobra, jestem tu, polećmy. Teraz wszędzie jest zagrożenie. Nie wiem, co się stało. Przed chwilą miałem bardzo dużo różnych sklepików i tak dalej, a teraz wszędzie mam potrójny wykrzyknik. Nie wiem, o co to chodzi. Prawda, tak jak wszyscy by mnie chcieli załatwić. Czy ja zrobiłem komuś krzywdę niepotrzebnie? Nie, no nie. Też się nie przeniosłem do innej krainy. A nagle wszyscy, wszędzie jest zagrożenie. Czy to jest jakaś inwazja, czy co? Nie mam tego za bardzo. Dobra, id. Siema, ziomek, siema, co tam? Chcę ci rozwalić tarczę i później cię spalić, no nie? Dogadamy się? Ale macie słabe te działka. Mocni są tylko dlatego, że mają te tarcze, ale poza tym to są mega kiepscy. Ci przeciwnicy tutaj. W sensie nie mają szans, bo mają bardzo słabe działka. Bardzo słabe, powolne. Powoli strzelają, powoli lecą pociski. Tak łatwo jest ich uniknąć, że ojejciu. Ojejku jej. Wiedziałbym żadne zagrożenie. Ale dużo punktów sobie nawbijam, więc chyba dobrze. Chyba całkiem spoko. Dalej mam mega duże zagrożenie. Chyba to jest dlatego, że muszę uciekać stąd już. Może za długo tu już się kręciłem. I gra mi podpowiada, żebym stąd spierdzielał. Tu już nie ma żadnego zagrożenia. Już tutaj byłem. To ciekawe. Tu mogę uciec? Nie, nie mogę. Czemu nie mogę? A, bo tu nie było bezpośredniego połączenia. Dobra. Okej. No to rozwalamy tych gości. Będzie łatwiejsi, bo nie mają tarczy. Chyba. Chociaż jest ich więcej. Strzelają jakby sensowniej. Dobra. Nie ma źle. Dobrze. Łatwiutko. Kurde. Dobrze. O, i części mi tu powypadały. Fajnie jeszcze. Jakbym się dowiedział, jak się buduje, żeby to faktycznie rozbudować, to by było super. Bo to miał, tu był jeden tylko wykrzyknik, a w sumie zarobiłem więcej niż na tych trzech wykrzyknikach. To mi się wydaje. Mogę uciec? Mogę. Okej. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Czy mamy tu wrogie... Mamy wrogie jednostki. Myślałem, że to będzie koniec mapki, a tutaj wrogowie też się zdarzają. A jest ten tunel główny chyba, bo ma inny kolor na mapie. Dobra, ziomek, wlatuj w płomienie i spadaj stąd.
Fajnie, fajnie. Tutaj mamy coś znowu. Ale zderzenie. O, ten ma tarczę. Tarcza jest spoko. Tylko ognią. Ten jaki ma działo do pierdzielone. Dobra, dobra, spokojnie. Ty odpadaj stąd, bo nie masz tarczy. Czymś więcej podpalaczy, one są OP. Naprawdę są OP. Z takich kości, że to jest szok. Elo. Dawać mi te części. Strasznie duży ten sektor jest. Wydaje mi się. Wow, ile części dostaję. Kurde. Poprzednie były dużo mniejsze sektory. Dawaj wszystkie części. Wszystkie, poproszę. Cyk, okej. Wyłączamy autochowerka. Nie wiem, czy tam jest żółtego jeszcze. Czy to jest sklep? A nie, to przeciwnik. Dobra. Weź ziomek, ostatni jesteś. Daj sobie spokój. Git. Części i... do tego portalu niebieskiego. Wydaje się, że to będzie wyjście. Z tej krainy. Mam kluczyk. O, otworzyło się. Fajnie. Dobra. I przelecieliśmy. Dobra, gites. Pięknie. Myślę, że w tym momencie skończyłem pierwszy odcinek. Jak wam się gra podoba, zostawcie łapkę. Nie zapomnijcie napisać komentarza, jak się buduje, bo ja kurde nie ogarniam, dlaczego nie mogę zbudować więcej. Może muszę jeszcze dobudować jakieś części, które mi na to pozwolą. Może. W każdym razie na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Jojo.